Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na kolejną partię Mistrza Świata z Alirezą Firuzią. Partia pochodzi z turnieju z Norwegii, grana systemem klasycznym, czyli partia długa do rankingu, liczona klasycznego rankingu. Bardzo ciekawa gra, dużo fajnych rzeczy się zadzieje w debiucie, ja sobie tutaj z wami porozmawiam i wytłumaczę co i jak, bardzo ciekawe pułapki powstają, ale bardzo fascynująca końcówka i nieprawdopodobna można powiedzieć, woda z kamienia, tyle powiem moi drodzy, przejdźmy od razu do rzeczy. E4, tak rozpoczął tutaj mistrz świata partię, E5 zagrał Firuzia, posunięcie skoczek F3, skoczek C6, no i goniec B5. Aktualnie na szachownicy mamy partię hiszpańską, graną bardzo często w czołówce światowej. Tutaj posunięcie A6 standardowe dla osób początkujących. Po wybiciu absolutnie tutaj tego piona nie zdobywamy, gdyż spróbujmy w pamięci, po wybiciu pionkiem i jak skoczek zbije na E5, hetman zagrywa na D4 i tutaj to czarne mają lepszą sytuację, więc znaczy bić można, to jest jeden z wariantów, ale białe zagrały goniec A4, to jest częściej spotykane posunięcie. Skoczek na F6 poruszył tutaj młody Francuz już teraz, roszada ze strony mistrza świata i zobaczmy, że zwykle branie takiego pionka, oczywiście to jest teoretyczny ruch, możliwy jak najbardziej, ale to się może wiązać właśnie z wieżą E1, chociaż częściej tutaj po biciu na E4 gra się najpierw D4, a potem kontynuacja wieża E1 i staramy się grać po wolnej linii. W ogóle partia hiszpańska jest bardzo bogata w wiele wariantów, ciekawych wariantów i warto się jej bliżej przyjrzeć. B5 ze strony czarnych, goniec na B3 i myk polega cały na tym w tym debiucie, że jak skoczek by zagrał na A5 i chciałby zlikwidować gońca i jak się to czarnym uda, to jest dobrze, tylko że w tym momencie nie można tego uczynić, bo skoczek pilnuje cały czas pionka na E5. Goniec na C5 ze strony tutaj młodego szachisty, posunięcie A4. Zobaczcie, jak długo tutaj białe decydują się na to, żeby ten pionek był niebroniony, to cały czas się wiąże z tymi komplikacjami pod tytułem wieża E1, generalnie jakieś tam D4, ostre rzeczy tutaj się mogą zadziać. No teraz nie można wybić z prostego powodu, bo bijemy na B5. No i wieża B8 broni tutaj wieża pionka i w tym momencie C3. No i teraz pytanie jest takie, czy można zbić pionka na E4, bo za każdym kolejnym posunięciem no trzeba sobie zadawać raczej to pytanie. Jak już teorię trochę poznamy, to jest grać łatwiej oczywiście. No i jeżeli teraz skoczek by zbił tego pionka, to gramy, gramy D4 i po wybiciu grozi bardzo nieprzyjemny ruch wieża E1. Ewentualnie jak goniec zagra na B4, co nie ma znaczenia, to nawet jakby goniec zagrał na B6, to w zasadzie byśmy zagrali to samo, co tutaj w analizie, czyli D5. I ten D5 powoduje, że ten skoczek czuje się niekomfortowo. Tutaj skoczek na jednej linii z wieżą, z królem, chciałoby się. No, generalnie zobaczcie, skoczek fajnie pilnuje dwa pola, ten skoczek nie ma za bardzo dobrych odejść. Za cenę piona tutaj w zasadzie już wygrywamy pozycję, jakiś hetman D4 zaraz będzie groziło za takie na dwie figury. No, nie ma sensu być takim, powiedzmy, pionkożercą. Trzeba się zastanowić, jak weźmiemy pionka w debiucie. Moi drodzy, tu już zostało zagrane D6 i teraz D4 ze strony mistrza świata, goniec zagrywa na B6 i ruch A5. Ruch A5. Ci, co grają Hiszpankę, taki ruch na pewno powinni znać. No i teraz znowu nasuwa się pytanie, czy mogę zbić tego pionka na A5? Otóż szybko sobie sprawdźmy. Jeżeli skoczek zbija na A5, zresztą ja już w jakimś filmie chyba to mówiłem, ale powtórzymy sobie, jeżeli skoczek tutaj wybija, to mamy bicie wieżą tego skoczka. Po wybiciu gońcem po prostu wybijamy, następuje wybicie, wymiana hetmanów i po skoczek E5 są piekielne groźby i w ten sposób tutaj białe odzyskują materiał i stoją po prostu lepiej. Jeżeli w tej sytuacji wybiłby goniec, no to jest jeszcze łatwiejsza rzecz, mianowicie wybijamy na E5, wybijamy na E5, cały czas jest wymiana hetmanów, jeżeli król wymienia, to jak zagrać, żeby zdobyć figurę, można sobie zatrzymać materiał, w tej sytuacji wystarczy kliknąć
gońcem na d5. No i okazuje się, że jest atak bezpośredni na skoczka, który broni tego gońca, więc wieża, no wieża i goniec tutaj na pewno dobrze działają. Figura zdobyta, no a po zbiciu i zbiciu, no to jest, no to jest ten sam motyw. Dobrze, moi drodzy, jedziemy dalej. Po a5 goniec zagrał na a7. Wiadomo, że czołówka światowa w takie pułapki tutaj się nie bawi. To znaczy, znają wszystko tutaj zawodnicy na pewno. h3 ze strony białych. Bardzo pożyteczny ruch, ograniczający gońca właśnie na diagonali c8, h3. No i ten goniec na g4 nie ma prawa wejść. Zagrał sobie tutaj goniec na b7 i goniec na e3. I znowu nasuwa się kolejne pytanie, czy można zbić tego pionka. Otóż w tej sytuacji, no można, tylko sytuacja się bardzo upraszcza. Tak też w partii poszło, sprawdźmy. Skoczek na e4. No to skoczek ruszył na d2 i skoczek wymienił tutaj na d2, hetman wybił, roszada. Ja się nie zagłębiam za bardzo tutaj w grę środkową. Na pewno to jest wszystko dobrze przeliczone przez jedną i drugą stronę. Jeżeli ktoś oczywiście ma ochotę głębiej panalizować, to zachęcam, no to jest zawsze warto. Tutaj po wybiciu na e5 nastąpiło wybicie, no i hetman wybił na d8, wieża zbiła na d8. Tak po prostu zobaczcie, jak dużo wymian nastąpiło i skoczek na końcu zbił na e5. No i jesteśmy w takim teraz, powiedzmy, w takim położeniu, w tym momencie, w tej partii, można by powiedzieć i remis. Podpisujemy remis. No bo wszystko wygląda tak, jakby ku temu zmierzało. Jeszcze jedno pytanie, bo pewnie nasuwa się taki ruch jak wieża d2. Zwykle tak jest, że szukamy aktywności figurami i taki ruch tu by się bardzo narzucał. Co po tym ruchu zagrać? To tak dla treningu. Otóż ten ruch nie jest najlepszy, nawet bardzo zły. Dlaczego? Atakujemy piona. Ok, zła byłaby odpowiedź, jakbyśmy tego piona w sposób pasywny bronili. Zdecydowanie. Tu by trzeba było zagrać aktywnie, mianowicie wieża d1. Tutaj w tej sytuacji po wybiciu na b2 następuje strzał na f7. Co jest ciekawe właśnie, no oczywiście jak tutaj odejdzie król, to tam sobie możemy wprowadzić drugą wieżę i grać na aktywności bardzo poważne. A jeżeli wieża by wybiła tego gońca, no to wybijamy, król wybija, mamy wieża d7, król e6, bijamy na c7 i okazuje się, że jedna z tych figur musi zostać wybita z jakością więcej po stronie białych, więc partia byłaby wygrana na pewno. Po skoczku na e5 goniec zagrywa na d5. No i co zrobiły białe? Białe zagrały gońcem na c2, skoczek na c6, szybka wymiana i wieża d1. Tak naprawdę pozycja, znaczy partia od początku do gry środkowej, do końcówki, bez większej historii tak naprawdę. Tylko zobaczmy, co się stało dalej. Zobaczcie. Wieża e8, no to Carlsen wymienił tę wieżę i zagrał wieżą na d1 i zostały wymienione wieże. Mamy końcówkę i to jest główny tutaj, powiedzmy, główna rzecz w tej partii, żeby się tę końcówce troszeczkę przyjrzeć, bo jest taka typowa końcówka z tym, że tutaj zobaczcie, pionki białych są na czarnych polach, to jest bardzo duży atut przy pionkach stojących na białych polach, przy gońcach białopolowych z jednej i z drugiej strony. Generalnie ta pozycja jest remisowa. No, komputer ocenia jako mały plusik, taki minimalny plusik dla białych, właśnie ze względu prawdopodobnie na te pionki. No i co robi Magnus Carlsen? Wrzuca remis prawdopodobnie. Nie. Mistrz świata gra do końca i to jest właśnie mistrzostwo tego człowieka, który gra do końca, sprawdza przeciwnika, czy potrafi się bronić. Na pewno jakby tutaj Firugia był białymi, pewnie by grał to, pewnie też by próbował grać na wygraną. Jest to pozycja remisowa, ale nie pytajcie mnie, co się działo dalej i co się zadziało. Sprawdźmy, jak po prostu poszło. Król f8. Generalnie w takich końcówkach też, no właśnie, króle powinny zmierzać jak najbliżej centrum. Jasnym planem dla białych jest to, żeby król dobrał się do pionków ewentualnie i stworzył wolniaka. To jest chyba dosyć proste. f4. Pionek na f4 stoi na czarnym polu, daje tutaj już drogę wolną królowi białemu. Król e7, król f2,
Król d6. No nie możemy iść królem, bo pada nam pion na g2, no więc trzeba zagrać jakoś inaczej. Tutaj Carlsen teraz jeszcze zagrywa bardzo dokładny ruch b4. Bardzo ładne posunięcie, które pokazuje to, że król tutaj nie może przejść, a jakby na przykład król zagrał na d5, to czasami mamy szacha z tej strony. Na b3 raczej byłby lepszy, bo jeszcze pionka tutaj gwizdniemy. Więc król generalnie jest już przyblokowany na tych polach. Na polach c5, d5, e5. No i goniec zagrywa na d5 w tej sytuacji. No, król aż się prosi, żeby poszedł, ale trzeba jednak zagrać pionem, bo go stracimy. Posunięcie h6 ze strony czarnych. Coś ciekawe, tutaj Firugia gra dobrze tę końcówkę do tego momentu na pewno. I co teraz zrobić dalej? Taki bardzo ważny w zasadzie ruch. Tutaj ruch g5 jest dosyć istotny z tego względu, że próbujemy wymienić i zostałaby słabość na h6, tam król mógłby się próbować do tego pionka dobierać. Generalnie po wybiciu, co jest dobrym zagraniem ze strony czarnych, nastąpiło c5. C5, próba wymiany jednego pionka, no cóż zrobić, wybić nie wolno, więc król zmierza na e3. No i tutaj czarne redukują piony, bo im mniej pionów, tym bliżej remisu. I król zagrywa na e5. I powiedzcie mi, moi drodzy, kto z was w tej sytuacji nie zgodziłby się na remis? No wiele osób by się zgodziło na remis, szczególnie w jakimś blicu. No wiadomo, że to była partia klasyczna, więc można byłoby się dużo zastanowić. A mistrz świata gra tę końcówkę. Tutaj silniki no, pokazują jednak niewielką przewagę mimo wszystko białych, co jest, no, dla mnie jednak zaskakujące, bo, ale, no, jedna bardzo ważna rzecz, no jednak te pionki, zobaczcie, i gońce. Jak goniec białopolowy dorwie się tutaj do B7 i do tego pionka A6, no to będzie problem. Jak poszło? H4, posunięcie G6, przytrzymujące pionka, no i teraz w tej sytuacji jeszcze bardziej widać, że czarne mają pionki na białych polach, a odwrotnie jest u białych, więc, no, można by powiedzieć, że tutaj białe dominują, ale nie jest tak łatwo przejść gońcem do pionków stojących na białych polach. Bardzo, wydaje mi się, że trudna końcówka, żeby to zwyciężyć. Jak grają dalej panowie? Goniec G4. Prosty plan. Goniec chce pójść na C8, chce wziąć piona. Dlatego też goniec na E6. Tutaj wymiana gońców wiąże się z remisem. Pionkówka byłaby totalnie remisowa, nawet nie ma co sprawdzać. Ale w tej sytuacji a mistrz świata zaczyna szarpać. No właśnie, bo jakby zagrał tutaj na F3, to goniec zagrałby na D5 prawdopodobnie i partia by się dalej toczyła wokół remisu. Jak gra mistrz świata? Otóż można zatrzymać materiał, poszukać jakiejś opcji takiej właśnie, żeby spróbować wygrywać tak naprawdę, no bo po to grają, żeby wygrać. Posunięcie H5 zostało zagrane i nie można zbić gońca, bo pionek H6 ucieka do pola przemiany, nie jest w stanie go nic zatrzymać. No więc nie można zbić gońca, to czarne wybiły na h5, zostało wybite i król f5. No i ktoś by powiedział, no przecież czarne zdobywają piona. Co ja na to mogę odpowiedzieć? No tak, czarne zdobywają piona. Nie ma tu żadnego ale. Goniec zagrywa na f3, no tylko, że jest groźba na b7, więc goniec zagrywa na c8. Jak bronić pionka na g5? Nie ma jak. Król zagrywa na d4. Właśnie to jest coś za coś. Król może próbować zmierzać do pola b6, lecz ten pionek zostaje wolniakiem, więc trzeba bardzo się napocić, naliczyć. Król zbił tego piona i co zrobiły w tej sytuacji białe? No bo jak białe pójdą tutaj po c5, to aktywność króla tutaj może być decydująca i król f4 mógłby bardzo fajnie z tempem atakować gońca, pójść do pola e5 ewentualnie i tak asekurować nieco i ten pionek miałby jakieś tam szanse. Ta w zasadzie pozycja po król c5, po król f4 byłaby remisowa. Co gra Magnus Carlsen? Magnus Carlsen bardzo sprytnie zagrywa król na e5, nie pozwalając królowi przejść w żadną stronę. Walka króli niesamowita z pionkiem mniej. Białe tu grają na wygraną, to jest niesamowite. Bardzo ciekawa końcówka, rzadko spotykana w zasadzie w dzisiejszych czasach. F5 nastąpiło. I powiedzcie mi, jak wygrywać tę sytuację? Król na D6. Co ciekawe, silnik w tej sytuacji pokazuje totalny remis. Ja tego nie kumam.
Bo wydaje mi się, że już białe wygrywają, chociaż po f4 tutaj trzeba zagrać dosyć dokładnie, bo generalnie tutaj po królce 7 goniec zagrałby na e6, no i próba właśnie prawdopodobnie uwolnienia piona. Można by było może goniec g4, ale ja już tego nie analizowałem zbyt głęboko. Lecz tutaj Carlsen zagrywa dosyć praktycznie, mianowicie król e5. I to jest dobre posunięcie, i to posunięcie daje szansę na zwycięstwo. Dlaczego? Bo najpierw staramy się zneutralizować pionka, a zobaczcie, że gdziekolwiek król czarny poruszy, to zbijamy pionka. Gdzie goniec poruszy na przykład, no to goniec tam wskakuje za chwilę na pole b7. Król zagrywa na g6, król bije f4, król f6. I goniec d5. Odcinamy królowi pole e6. Bardzo ważna rzecz, bo jeżeli teraz król na przykład ruszałby na e7, no to idziemy królem na e5, król d8, król d6 i ta pozycja jest już totalnie wygrana. Taki cugcwang stoi. Jak król odejdzie, to król idzie na c7 i po pionki. Jak goniec odejdzie, to goniec b7 i te pionki zbieramy. I w tej sytuacji, oczywiście, na przykład po król d7, też byśmy, no jakby król tu się dostał, to już w zasadzie byłby praktycznie remis. No ale goniec e6 wygrywa. Król c7, po takich ruchach tutaj bardzo łatwo się wygrywa białymi, zbijając zwyczajnie pionki. No tak mogłoby pójść, tak nie było. Po gońcu d5 goniec zagrał na d7. No i goniec B7. Białe osiągnęły swój cel. Masakra. Woda z kamienia. Powtórzę jeszcze raz. Wycisnął wodę z kamienia. Ta pozycja jest już bardzo trudna dla czarnych. Król zagrał na E6, król E4, król D6. Zobaczcie, jeszcze to jest bardzo ważne, że król zagrał na E4. Nie śpieszy się z biciem piona, tylko szuka tutaj, to znaczy walka o pola centralne w końcówce. Walka między królami. Król d6, no i teraz zostało to zbite. Goniec c6. Można by też powiedzieć, że ten goniec jest w małej pułapce. Nic z tych rzeczy. Król d4, gdyż na przykład jak król c7, to król c5 jest po zabawie. Goniec e8, goniec b7, goniec zagrał na d7. To jest kwestia wymanewrowania teraz przeciwnika. Goniec f3, goniec c8, goniec e2, goniec d7. Chodzi o to, że tego piona za chwilę chcemy doprowadzać. Goniec zagrał na d3, tutaj jest dużo czasu, to jest dosyć proste już dla mistrza świata. I goniec e4, po tym ruchu się już czarne poddały. Prosta rzecz, bo jak gońce się wymienią, to zawsze w tej pionkówce z wolnym pionem, który jest podparty, zwyciężymy, wymanewrujemy przeciwnika, a po goniec na przykład d7 jest a6, jak król nie zdąży złapać pionka w następnym ruchu, dorabiamy hetmana. No muszę przyznać, że jestem pod wrażeniem woli walki mistrza świata, no ale dlatego jest tym mistrzem naszego globu. Moi drodzy, piszcie co sądzicie, no końcówki są trudne, muszę powiedzieć, ale zarazem bardzo ciekawe. Dzięki serdeczne za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.